jeszcze, żeby było BHP, to musi być, uwaga, cukierki sowa. Musi być kitel. Uczę przede mną klęczy, więc dobrze. Nie. Dobra, słuchajcie. Ubieranie pana Befra. Widzieliście, tak wygląda kitel. Jeszcze nie mieliście przed okazji, przez dwa lata zobaczyć, jak wyglądało uczucie w kitlu. Dobra, nie, na tych, na organizacyjnych. Słuchajcie, to jeszcze raz, żeby nie było, żeby się zgadzało wszystko. To mamy tak, fenoloftaleinę, która jest wskaźnikiem dla zasad, co mi powiedzieliście. I w tym momencie biorę sobie MSB z barwna, tu mamy wodę i dodaję sobie do tego fenoloftaleinę. Jest ok. Teraz uwaga. Kolejna sprawa, którą potrzebuję tego doświadczenia, to jest sód. Sód mam tutaj, to jest czyste NA, czysty sód pierwiastkowy, zanurzony w nafcie. Dlaczego w nafcie? Ponieważ nafta zapobiega reagowaniu z powietrzem i tak dalej. Tak wygląda sód w nafcie. Proszę bardzo. Ty tam pisz. Uwaga. Wyciągam sobie bryłkę, patrzcie, tak wygląda bryłka sodu czystego. To jest czysty metal NA, tak? O. I biorę sobie tutaj, i ponieważ to jest metal, który jest miękki, to mogę sobie nożem normalnie ukroić kawałek tego sodu. A jeszcze jakieś bardziej inteligentne pytania? I kroimy sobie kawałek sodu. Może taki super miękki nie jest, ale jest ok. Resztę wkładamy sobie do nafty, bo chcę, żeby w przyszłości nadal to był sód, a nie tlenek sodu, ponieważ nie zaszłaby reakcja jakaś tam z powietrzem i tak dalej. Więc sobie zanurzam w nafcie i jest ok. Dobra. Uwaga, mamy teraz taką sytuację, że mam tutaj ucięty kawałek sodu i odcinam sobie jeszcze mniejszy kawałek dla bezpieczeństwa, ponieważ sód może niebezpiecznie reagować z wodą, więc sobie robię na mniejszy kawałek i na razie ten mniejszy kawałek sobie położymy, uwaga, tutaj. Teraz uwaga, asystenci zgaszą światło. Dobra. Uwaga, patrzymy, co się będzie działo i słuchamy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że nikomu nic złego się nie wydarzy. Kolor się zmienił i tu się zbiera jakiś gaz. Teraz uwaga, teraz będzie najlepsza część. Sód sobie pływa po powierzchni fenoloftaleiny. Czemu na tego gościa nie poleciało? To się pyta, co będzie wybuchło. Uwaga. Jest to. Dobrze, jeszcze raz spróbujemy. Tutaj widzicie iskrzy cały czas. Sód reaguje gwałtownie z wodą. Możecie zapalić teraz, zapalcie światło. Uwaga, ukroimy jeszcze kawałek. Nie, to mogłoby eksplodować od razu, więc ja to robię, kontroluję. Uwaga, kroimy następny kawałek sodu. I wrzucamy sobie fenoloftalina, już ma fioletowy kolor. Czyli co powstało w środku? Zasada. Powstała zasada. Zrobimy jeszcze raz ten eksperyment, żeby każdy z was widział, jak się zachowuje sód z wodą. Patrzcie, gwałtowna reakcja. Sód pływa sobie na wodzie i wydziela się gaz. Ja ten gaz teraz zbieram. I spróbujemy go jeszcze raz podpalić. Uwaga. Teraz zobaczcie, spalił się do środka. Specjalnie go szybciej zapaliłem, żeby nie było takiej eksplozji. Patrzcie jeszcze raz. Palić, jakiś gaz powstaje, który jest palny. Teraz już go jest za mało, żeby go podpalić, ale widać, jak się płomień, zobaczcie, zmienia, jak przybliżam. To znaczy, że jego dodatkowym paliwem jest wodór, który powstał, ale jest go za mało, żeby go spalić. Ale widzieliście dwa razy podpalanie wodoru, raz intensywnie, raz nie. Także brawo wy! Dziękuję bardzo. Get over here!